meczy no przede wszystkim bezbramkowy. No u siebie musimy te mecze wygrywać, ale cały czas staraliśmy się, dążyliśmy do zwycięstwa. Myślę, że to my narzucaliśmy rytm grania, że staraliśmy się grać agresywnie i wyżej na arce, ale mówię, zabrakło znowu troszeczkę pod bramką wykorzystania tych sytuacji, które stworzyliśmy, bo myślę, że tam mogło z dwie bramki co najmniej wpaść. Znaczy ja nie wiem, ja się zajmuję sobą. Myślę, że każdy ma robi swoją robotę jak najlepiej. Myślę, że Serni bardzo pracuje na treningach i to, że na przykład nie strzelił dzisiaj czy ostatnio, to nie znaczy, że to jest inny zawodnik. Myślę, że napastnik ma tak zawsze, że raz strzela, raz troszeczkę ma jakieś tam chwile, że nie strzela. I myślę, że Serni niedługo zacznie strzelać i to wszystko będzie tak wyglądało, jak wyglądało wcześniej. Znaczy myślę, że sytuacji było w miarę dużo, tylko trzeba wykorzystać te sytuacje. Myślę, że w Ekstraklasie to my nie jesteśmy takim zespołem, żeby mieć po 50 sytuacji w meczu jeszcze. Bo nie ma takich zespołów w naszej lidze. Myślę, że to, co mamy, musimy wykorzystywać, a dzisiaj zabrakło troszeczkę tego szczęścia, myślę, pod bramką przeciwnika. Zawsze szkoda jest. Walczyliśmy, mówię, o 3 punkty. No, zabrakło troszeczkę szczęścia, ale myślę, że nikomu tu nie zabrakło zaangażowania ani chęci strzelenia gola. Myślę, że nie cofnęliśmy się i nie przeszliśmy obok meczu. To na pewno żeśmy strasznie włożyli dużo zdrowia i mówię, odrobineczkę szczęścia i całkiem inaczej by się mówiło o tym meczu, jeżeli byśmy strzelili bramkę. Witam Państwa serdecznie. No, jesteśmy w Łodzi, przyjechaliśmy tu zdobyć punkt, zdobyliśmy ten jeden punkt, musimy się cieszyć z tego, co nam się udało zdobyć i będziemy dalej grali, żeby osiągnąć dalszy sukces. Na pewno wynik 0-0 to nie jest ten wynik, o którym marzyliśmy wspólnie z zespołem. Było to bardzo trudne spotkanie dla nas. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jaka stawka ciąży na tym spotkaniu. Nasze zwycięstwo oddalało nas na bardzo daleką odległość punktową od Arki. Porażka przybliżała nas bezpośrednio do grupy spadkowej. Skończyło się 0-0, nie zdobyliśmy bramki, choć sytuacji kilka ku temu mieliśmy. Niemniej jednak nie zagraliśmy tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Niestety musimy zaakceptować ten wynik i myśleć już o następnym meczu. Ja myślę, że tak jak trener powiedział, na pewno szkoda tego remisu. Wyszliśmy po to, żeby zdobyć 3 punkty. Chcieliśmy bardzo je zdobyć. Myślę, że zabrakło troszeczkę szczęścia w tych sytuacjach, które sobie stworzyliśmy. Tak jak mówiłem, nie ma takich zespołów w naszej ekstraklasie, które stwarzają sobie po 10, po 20 sytuacji w meczu. Myślę, że my stworzyliśmy sobie 3-4 i takie naprawdę dogodne i zabrakło troszeczkę szczęścia, żeby je wykorzystać. Ale na pewno myślę, że pozytyw można wyciągnąć, że to my moim zdaniem dyktowaliśmy warunki gry, to my chcieliśmy prowadzić grę i myślę, że tak jak defensywnie już nasz zespół wygląda całkiem dobrze, to w ofensywie to szczęście na pewno też do nas przyjdzie i to wszystko będzie fajnie w przyszłości wyglądać. My nie stworzyliśmy sobie tylu sytuacji, zwłaszcza do przerwy, ile byśmy chcieli. Tych sytuacji było niewiele. Arka grała bardzo agresywnie w środkowej strefie boiska. Atakowała nas bardzo wysoko, stąd mieliśmy problem z rozegraniem piłki. Było też widać zmęczenie przede wszystkim u Niki Dżalamidze, który we wcześniejszych meczach brał grę na siebie. To on tworzył tę sytuację, kreował grę. To po jego akcjach stwarzaliśmy sobie największe sytuacje bramkowe w Warszawie. Dzisiaj widzieliśmy, że nie był to jego dzień. Myślę, że decyzja selekcjonera reprezentacji młodzieżowej, żeby tak młody zawodnik zagrał 3 spotkania w ciągu tygodnia, no, nie była do końca trafna. Trudno. Liczyliśmy na to, że zagra 45 minut w dobrym tempie, że pomoże nam zdobyć bramkę. Planowaliśmy tą zmianę już przed meczem. Niestety nie udało się, nie było sensu go trzymać w długich 45 minutach. Co było pół roku temu, to już naprawdę się nie liczy. Gdybyśmy chcieli wstawiać tych zawodników, którzy kiedyś dobrze zagrali, to do teraz grałby Młynarczyk, Boniek i Żmuda. To już było dawno. Oziębała jest po ciężkiej kontuzji. Miał pan okazję go obserwować w meczu z Legią tydzień temu. Widział pan, w jakiej jest dyspozycji. Uznaliśmy, że zrobimy takie zmiany, a nie inne. Możemy zmienić tylko 3 zawodników, a to, że zagrał w Gdyni dobrze, widziałem to spotkanie, naprawdę zagrał dobrze, ale to nie ma żadnego wpływu na dzień dzisiejszy. Jest problem, bo Ser nas nie strzela bramek, tych bramek nam brakuje, bo w każdym meczu, w którym nie zdobyliśmy punktu bądź punktów,
zabrakło nam bramki. Nie strzeliśmy bramki w Poznaniu, przegraliśmy w Wiśle. Nie strzeliśmy bramki, przegraliśmy. Dzisiaj jedna bramka dałaby nam 3 punkty. Na takiego zawodnika jak Sernas trzeba liczyć i liczymy na niego. Ale zgodzę się z panem, że coś musimy zmienić w sposobie zachowania Sernasa na boisku, żeby zaczął te bramki strzelać, bo we wcześniejszych...